Cześć kochani, witam Was ponownie. Dostałam od pani Anity propozycję czytanka, takiego szybkiego, oczywiście czytanie ogólne, wróżba wyboru, czyli taki schemat, który chyba najbardziej się sprawdza. Jest jakby uniwersalny dla bardzo wielu osób, więc tak chyba będzie najlepiej to zrobić. Wybieramy sobie pomiędzy trzema opcjami, a pytanie jest takie, jakie jest dla mnie najważniejsze wyzwanie na chwilę obecną, czyli w tym najbliższym czasie, co będzie dla mnie największym wyzwaniem. I tutaj mamy opcję numer 1, opcja numer 2. Ja je tak wystawię, żebyście je widzieli obok siebie. I opcja numer 3. To będzie króciusieńkie czytanie. Być może komuś pomoże. Natomiast osoby, które będą potrzebowały takiego większego wglądu, ja robię również takie czytania dotyczące wyzwań i możliwości. To jest ogólnie takie czytanie zatytułowane Kim jestem, dokąd zmierzam, dokąd zdążam w tym ziemskim życiu. Tam patrzymy sobie właśnie w numerologię między innymi, sprawdzamy jakie są Wasze największe wyzwania życiowe, jakie przed Wami stają możliwości, sprawdzamy to również w kartach, sprawdzamy Waszą misję życiową, sprawdzamy jakie są Wasze ukryte talenty, no to jest takie bardziej już kompleksowe czytanie, można również zadawać do niego pytania, pytania dotyczące oczywiście tej tematyki, pytania bez limitu, więc na te pytania również sobie odpowiadamy w ramach tego przekazu. No i oczywiście to czytanie kończy się takimi indywidualnymi poradami z wyroczni, poradami anielskimi dla każdej osoby, tak aby ona wiedziała, co dalej w dalszej kolejności powinna zrobić. No i teraz, kochani, przechodzimy sobie do tego czytanka, czyli jakie jest obecnie największe wyzwanie dla Was, jakie wyzwanie przed Wami stoi na ten moment, na tę chwilę. Mam nadzieję, że wybraliście sobie jedną z trzech opcji, bo będziemy sprawdzać, co tam dla Was się szykuje, więc zaraz zobaczymy. Zaczynamy oczywiście od opcji numer 1, czyli fioletowe jajeczko. To są takie na szybko czytanka, sprawdzamy sobie, co tutaj dla Was. Ja powiem w ten sposób, jeżeli są tutaj panowie, którzy wybierali te opcje, bo myślę, że to głównie do panów będzie skierowane, Wy po prostu dojrzewacie, wychodzicie spod jakichś skrzydeł, takich opiekuńczych, możecie być osobami, które miały bardzo silne osobowości kobiece wokół siebie, od samego dzieciństwa i troszeczkę jakby być może wychowywaliście się w takim trochę sfeminizowanym świecie, być może tam brakowało ojca, być może to matka była taką osobą dominującą, być może właśnie tutaj takie mocno sfeminizowane środowisko, to dla Was jest wyjście jakby z tego ku samodzielnemu życiu, takie właśnie dojrzewanie, wyfruwanie z tego rodzinnego gniazda. Tutaj pokazuje się, że to jest dla Was największe wyzwanie, ale że to już po prostu na to czas, że czas, aby rozwinąć skrzydła, gdzieś tam właśnie wyfrunąć, postawić na swoje niezależne uczucia, po prostu dojrzeć. No, najzwyczajniej mówiąc, chodzi tutaj o dojrzewanie. Z kolei, jeżeli jesteście kobietami, bo oczywiście dla Was też ten przekaz może się stosować jak najbardziej, to chodzi po prostu o taką energetykę króla kielichów, czyli po prostu właśnie jakaś dojrzałość emocjonalna i Wy z kolei macie takie wyzwanie, aby uniezależnić się od pewnych środowisk, które mogły mieć na Was wpływ, jakieś, tak jak to się mówi, towarzystwa wzajemnej adoracji, jakieś grupki, jakieś teamy tak zwane. To może być grupa Wasza zawodowa, to może być Wasza grupa taka jakaś indywidualna, Wasi przyjaciele, jakiś taki zamknięty, kameralny krąg. Chodzi tutaj o osoby, które miały duży wpływ na Was, na Wasze życie, na Wasze decyzje, czyli w jakiś sposób również mogły Wami manipulować. Wy jesteście tutaj proszeni o to, żeby się uniezależnić od tego typu ludzi, żyć po prostu na własną rękę, robić to, co Wy chcecie, po prostu stać się osobami bardziej samodzielnymi, bardziej niezależnymi, nie dawać sobą manipulować, nie dawać sobie wchodzić na głowę. Czyli to dla Was taki przekaz, dla osób, które wybrały opcję numer 1. Opcja numer 2,
czyli takie jajeczko z ptaszkiem, nie wiem czy go widać, schował się za wstążeczką, o, taki ptaszek. I co dla Was na ten moment jest takim największym wyzwaniem? Mamy dwójkę kielichów. Słuchajcie, tutaj może chodzić po prostu o wejście w jakiś związek, o pozbycie się lęku przed zaangażowaniem się. No bo dwójka kielichów oczywiście w takim prostym rozumieniu może po prostu oznaczać relacje dwojga ludzi. Może ktoś właśnie pierwszy raz w życiu stoi przed taką szansą, żeby mieć taką zrównoważoną, dojrzałą relację. Jeżeli nie będzie o to chodziło, to jest tutaj po prostu potrzeba zrównoważenia swojej energii żeńskiej i męskiej, wyjścia z jakichś schematów, które do tej pory rządziły Waszym życiem. To jest też taka konieczność ewentualnie pogodzenia się z kimś bądź wybaczenia komuś bez chęci zemsty, bez szukania zemsty, czyli właśnie pójście o krok do przodu, bycie takim ponad pewne animozje, ponad pewne sprawy. Więc oczywiście tutaj w zależności od tego, jaka jest Wasza obecna sytuacja życiowa, no to wyzwanie różnie można interpretować. Czyli dla niektórych będzie to po prostu możliwość stworzenia po raz pierwszy być może w życiu takiego dojrzałego związku opartego na poważnych podstawach. Dla kogoś innego to jest zyskanie harmonii, równowagi, dogadanie się z kimś, szukanie kompromisów, znalezienie wspólnego frontu, poszukiwanie właśnie tego tak zwanego konsensusu, porzucenie dawnych animozji, wyjście właśnie z jakiejś chęci zemsty, mściwości, z tego typu właśnie odczuć. To może być dla Was tym największym wyzwaniem na ten moment i na czas najbliższy tak naprawdę. Myślę, że to jest tak wyzwanie mniej więcej do 3 miesięcy od tej pory. I opcja numer 3, czyli takie białe jajeczko. Co tutaj dla Was? Jakie wyzwanie się pokazuje? A u Was paradoksalnie wyzwaniem jest po prostu brak ruchu. Co to znaczy brak ruchu? To znaczy, że Wy na ten moment nie powinniście wykonywać gwałtownych jakichś działań, jakichś nagłych takich aktywności, robić coś spontanicznie, tylko musicie się w tym momencie wstrzymać. Ten czas jest Wam potrzebny na to, żebyście się mogli spokojnie zastanowić nad strategią działania. Waszym wyzwaniem jest obecnie po prostu niedziałanie impulsywne, poszukiwanie wyjść z sytuacji, ale takie zrównoważone, czyli nie robimy nic na hura, nie rzucamy się na pierwszą możliwą ewentualność. Nie robimy coś, co nam nagle przyszło do głowy. Tutaj trzeba wszystko przemyśleć. Być może chodzi o Waszą pracę, być może chodzi o Wasze życie osobiste, ale wyzwaniem w tym momencie jest jakby wstrzymanie się zrobieniem czegokolwiek, zatrzymanie się, spojrzenie z dystansem. Karta Wisielca też pokazuje nam, że trzeba zmienić perspektywę patrzenia, czyli Wasz dotychczasowy sposób postrzegania pewnych spraw może nie być obiektywny, może nie być prawidłowy, może być zafałszowany. I tutaj warto się nad tym zastanowić, ponieważ Wy jesteście troszeczkę tak na rozstaju dróg, w takim momencie przełomu i teraz od tej decyzji, którą Wy podejmiecie, będzie bardzo wiele zależało. To może mieć bardzo duży wpływ na Wasze przyszłe życie, więc tu chodzi o to, żeby podjąć te decyzje bardzo mądrze, w sposób przemyślany, wybrać po prostu właściwą drogę. I można to zrobić tylko nie spiesząc się, po prostu dając sobie czas właśnie na przemyślenie, na to, żeby na spokojnie się tutaj zastanowić, co dalej robić. Tu możecie stanąć przed jakimś wyborem, może być po prostu kilka różnych opcji i Wy możecie czuć się trochę tacy zagubieni, więc wyzwaniem dla Was jest po prostu nie reagowanie takie impulsywne, że o, widzę jakieś rozwiązanie, to idę za tym, tylko poczekanie, dlatego że jeżeli troszeczkę się wstrzymacie, to tu Wam się może po prostu samo nasunąć prawidłowe rozwiązanie tej sytuacji, więc akurat w tym wypadku nie warto szybko działać, tylko warto po prostu się wstrzymać, poczekać.
W każdej sytuacji, w której można poczekać, radziłabym po prostu poczekać. I to jest takie główne też wasze wyzwanie, być może nauczenie się na ten moment większej cierpliwości, nie przyspieszanie na siłę pewnych zmian, które mają wejść w życie, tylko pozwolenie, aby to się działo w sposób taki zupełnie naturalny, czyli w odpowiednim do tego czasie. Tak widzę tutaj opcję numer 3. Dobra, dziękuję wam za uwagę, pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia, do usłyszenia.